Dzisiaj będzie już Judasza. Trochę ponad tydzień temu, w miejscowości Pruchnik, niedaleko Przemyśla, miało miejsce dosyć interesujące wydarzenie. Otóż okoliczni mieszkańcy postanowili kultywować pewną starą tradycję, która nazywana jest tam paleniem Judasza bądź wieszaniem Judasza, albo tak pociesznie. ...Judaszkami. ...tejże takiej, powiedzielibyśmy, nawet nieco komicznej e, e, tradycji, takiej żartobliwej. Polega to na tym, że tworzy się kukłę na wzór człowieka, wypisuje wielkimi literami Judasz Zdrajca na piersi, a potem wiesza przed świętami wielkanocnymi w tak zwany Wielki Czwartek na drzewie, jak to miało miejsce w Biblii, albo na słupie energetycznym, jak to miało miejsce właśnie w Pruchniku. Potem zdejmuje się tego nieszczęsnego Judasza, następnie bije, kopie, okłada kijami, ciągnie po ulicach, a na koniec ucina głowę, podpala i wrzuca do rzeki. Coś jednak wzburzyło wiele osób w tej niewinnie wyglądającej tradycji. Co to było? I jaki jest mój stosunek do tego wydarzenia? Zaraz się dowiemy. Zacząć trzeba od rzeczy, która jest niezwykle ważna, ale na której nie będę się wyłącznie skupiał w tym nagraniu, bo po pierwsze uważam, że jest to kwestia oczywista, o czym zaraz mam nadzieję się dowiecie ode mnie, a po drugie wiele osób zrobiło to już przede mną, więc nie chcę się powtarzać. Za to ja skupię się na rzeczach, o których mało kto wcześniej mówił, a które są nie mniej ważne, więc mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca. Po pierwsze, antysemityzm. Wiele osób stwierdziło, że to, co wydarzyło się w Pruchniku, było antysemickie. Ale z drugiej strony uczestnicy tego wydarzenia i też kilka innych osób, wywodzących się głównie z konserwatywnych środowisk, stwierdziło, że to nie jest antysemityzm. Bo to jest kukła Judasza. Nie ich wina, że Judasz akurat był Żydem. Że to jest palenie symbolu tego, który zdradził Jezusa. I w sumie to byłoby dobre tłumaczenie, gdyby nie jeden mały szczegół. Ta kukła jest wystylizowana na współczesny stereotyp Żyda. I oczywiście Judasz był Żydem, ale na miłość Boską nie chodził przecież w krawacie. Zresztą zróbmy sobie prosty test. Jaki jest powszechnie znany wizerunek apostołów, którym przecież był Judasz? A teraz, co się stanie, jak w Google wpiszemy Żyd? I do kogo jest podobna ta kukła? Hmm. Dobre pytanie. Więc wyobraźcie sobie. Czy gdybym zrobił nagranie, w którym mówiłbym o Świętym Piotrze i zamiast tego obrazka używał tego? No przecież Święty Piotr był Żydem, więc chyba nie ma w tym nic dziwnego. Święty Paweł? No Żyd! Ostatecznie nikt nie powinien mieć problemu, gdyby ostatnia wieczerza wyglądała w ten sposób, czyż nie? Przecież nie chodzi o to, że mówimy o Żydach. Nie, nie. Mówimy o Apostołach. Tak tylko się złożyło, że byli też Żydami. A, zapomniałem o jednym. Jak wszyscy, to wszyscy przecież. No i nie oszukujmy się, bo chyba nikt nie myśli, że Jezus wyglądał w ten sposób że realizuje pewne, jak to oni mówią, stereotypowe wyobrażenia Żyda. Pejsy i temu podobne, nakrycie głowy. No a a kogo ma ten Judasz przypominać? Indianina? Ma być jakiś piropusz ubrany dla zmylenia przeciwnika. Ale broniono się jeszcze w inny sposób. Przecież inni też tak robią. Jest takie wydarzenie w Czechach, albo nawet w tym samym czasie w innych wsiach. Dlaczego więc uwisieli się na jeden biedny próchnik? Może to jakiś spisek życzliwych inaczej ludzi. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo nie lubię tego argumentu. Patrzcie, jeśli ktoś robi to samo co ja, to znaczy, że nie może to być złe. Oczywiście jest to błąd logiczny, ale może w tym przypadku jest to uzasadnione, no bo przecież innych miejsc się nie czepiają. Może dlatego, że w innych miejscach kukła nie wygląda jak propagandowy plakat z III Rzeszy, ale po prostu jak kukła, tylko z dodatkami. Hmm. Czyżby to o to chodziło? Pytanie: czy ta tradycja jest antysemicka? Moim zdaniem nie, ale forma, w jakiej ją przedstawiono w próchniku, tak. I oczywiście nie oznacza to też, że wszyscy uczestnicy tego wydarzenia są antysemitami. Pytanie numer dwa. Czy to wydarzenie było szkodliwe? Uważam, że tak, bo każde powielanie stereotypów jest szkodliwe, a to właśnie miało miejsce w próchniku. Czy od Judasza do wszystkich Żydów jest daleka droga? Biorąc pod uwagę, że 18 lat temu w tym samym miejscu na kukle napisali Judę, czyli Żyd, zamiast Judasz, myślę, że nie. Chyba, że to po prostu była autokorekta. A, i jeszcze jedno: z relacji lokalnych mediów można się dowiedzieć, że oprócz standardowych 30 uderzeń kijem, Judasz otrzymał bonusowo 5, bo ktoś z tłumu krzyknął: Jeszcze 5 za to, że chcą odszkodowań od Polski. Ja rozumiem, że można winić Judasza za różne rzeczy, zwłaszcza gdy jest się osobą wierzącą, ale jaka jest jego odpowiedzialność za ustawę 447 w sprawie zwrotu mienia ofiar Holokaustu? To jest dla mnie prawdziwa zagadka. Ale, wiecie, ostatni raz Nowy Testament czytałem kilka lat temu, więc mogłem o czymś zapomnieć. Są jednak jeszcze dwie rzeczy, o których chciałbym wam powiedzieć w związku z samą formą tej tradycji. A biorąc pod uwagę fakt, że zaangażowane są w nią dzieci, to jest to tym bardziej ważne. Chodzi o agresję. I naprawdę nie trzeba być super bystrzakiem, żeby domyślić się, że pokazywanie dzieciom, że formą karania innej osoby, nawet jeśli jest pod postacią kukły, z którą się nie zgadzamy, kopanie jej, pałowanie i spalenie, nie jest najlepszym pomysłem. Zwłaszcza gdy owy symbol ma wizualne atrybuty kojarzone z określoną grupą społeczną czy religijną. Ktoś może powiedzieć, Trochę agresji jest wskazane. Dzieci muszą przecież w jakiś sposób wyładować swoją energię i chyba lepiej, żeby zrobiły to na chochole, a nie na żywej ludzkiej istocie. I to brzmi jakby miało sens. I sam zresztą też tak myślałem przez dłuższy czas, że fizyczne wyładowanie agresji jest formą uwolnienia się od niej. Ale co tam ja? Freud też tak myślał. Uważał, że jeśli człowiekowi nie pozwoli się wyładować agresji, to jego agresywna energia będzie się kumulować, napięcie będzie wzrastać, aż w końcu energia ta znajdzie ujście, albo eksplodując w aktach przemocy, albo przejawiając się w postaci symptomów choroby psychicznej. Brzmi to nawet sensownie i intuicyjnie, a także od dziecka słyszymy o czymś, co nazywa się katarzys, i często sugeruje się nam lub innym osobom, żebyśmy na przykład wyżyli się na czymś, a wtedy nam przejdzie złość i agresja.

Jednym z przykładów takiego badania był przeprowadzony przez Brada Bushmana eksperyment, w którym obrażano i doprowadzano do złości grupę studentów. Następnie części z nich poproszono, by przez 5 minut wyżyli się na worku treningowym, myśląc o osobie, która je obrażała. Kolejną grupę by robiła to samo, ale traktowało to jako ćwiczenie fizyczne, a ostatnią grupę poproszono, by po prostu sobie siedziała w spokoju. Którzy studenci czuli się najmniej rozgniewani na koniec tego eksperymentu? Ci, którzy siedzieli sobie spokojnie i nie bili niczego. Co jednak ciekawsze, w drugiej fazie eksperymentu udostępnili możliwość wszystkim studentom odegrania się na osobie, która je obrażała, poprzez dręczenie jej głośnym i bardzo nieprzyjemnym dźwiękiem. Ci studenci, którzy walili w worek, byli najbardziej agresywni i najdłużej męczyli swoją ofiarę, a ci, którzy siedzieli w spokoju, byli najspokojniejsi i najmniej agresywni. Więc o ile to dla wielu osób oczywiste, że pokazywanie dzieciom, że przemoc nie jest dobrą formą rozwiązywania problemów albo karania innych, to chyba nie będzie nadużyciem, jeśli stwierdzę, że liczenie na to, że dzieci będą spokojniejsze, mogąc wyżyć się na sumianej kukle, jest nieco naiwne i brakuje mu oparcia w faktach. Ale może trochę przesadzam. Przecież to nie była agresja to była tylko zabawa. Może ten dorosły pan trochę za bardzo się przykładał do okładania kijem przebrzydłego Judasza, no ale dzieci. Ostatnią kwestią, jaką chciałbym poruszyć w tym nagraniu, są zachowania i postawy. Oczywiste dla wszystkich jest to, że kształcenie, edukacja wpływa na nasze postawy, które to potem sprawiają, że zachowujemy się w inny sposób. Co jednak jest może nawet bardziej interesujące i znane psychologom społecznym od dłuższego czasu, jest fakt, że dużo efektywniejsze może być zmienianie naszych zachowań, które później wpływają na zmianę naszych postaw. Na przykład w latach 50. przeprowadzono badanie analizujące postawy białych ludzi wobec Afroamerykanów w komunalnych osiedlach mieszkaniowych. W jednej części istniała segregacja rasowa, a w innej integracja. Tam, gdzie nie było segregacji, nastąpił wzrost pozytywnych postaw wobec osób czarnoskórych. W sumie nie powinno być to zaskoczeniem, w końcu wszyscy mieli okazję się dobrze poznać i zobaczyć, co za zaskoczenie, że w sumie nie różnią się tak bardzo. Sytuacja w próchniku nie jest analogiczna, ale uważam, że wniosek, iż zachęcanie do agresywnych zachowań wobec kukły reprezentującej w tym konkretnym przypadku pewną grupę ludzi, może mieć wpływ na zmiany postaw wobec tej grupy ludzi, nawet nieświadomie. Warto jeszcze dodać, że grupy ludzi, z którymi na co dzień te osoby nie mają kontaktu, więc dużo łatwiej o pewne Odbiegające od rzeczywistości wyobrażenia na temat tej grupy. Warto zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, o której mówił historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, badający te tematy. Wspomniał o tym, że jeszcze 100 lat temu w Pruchniku żyło dużo Żydów, wszyscy żyli w zgodzie, przyjaźnili się, zawierano małżeństwa mieszane, a akty antysemickie należały do rzadkości. I w tej sytuacji widzę już bezpośrednią analogię do badania nad zachowaniami. Kiedy możemy poznać inną osobę i zobaczyć, że mierzy się ona z tymi samymi codziennymi rozterkami, co my, ma podobne zainteresowania i dalece odbiega od stereotypu, który nam ktoś włożył do głowy, wtedy dostrzegamy w tej osobie po prostu innego człowieka. Gdy jednak nie mamy takiej możliwości, dużo łatwiej jest nam zaufać wyobrażeniom w naszej głowie, które potem przybierają formę tej czy innej grupy społecznej, dużego nosa lub innej karnacji. Co z tym zrobimy, to już od nas zależy. To wszystko na dziś. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.